Powołanie, przypadek lub hobby. Różne są początki kariery zawodowej. Dzisiaj dowiemy się, jak to bywało u naszych wykonawców. No powiem szczerze, że to pewnie jakieś takie kolej losu, prawda? Bo gdzieś byłem za granicą i za granicą zaczęliśmy robić właśnie płyty gipsowe. Od zawsze fascynował mnie zawód budowlańca. Praca z ludźmi, a przede wszystkim w grupie. Fachu jakby sama do końca nie wybierałam. Moi rodzice zajmują się budownictwem od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Za bardzo nie widziałem innej drogi niż branża budowlana, tym bardziej właśnie, że ojciec jeszcze czynnie w tej branży działał. No a ja w dużej mierze dlatego, że właśnie przodem ślady taty. Mój tata też jest budowlańcem. Wrócił w 1989 roku z Austrii. Wpadł na pomysł, żeby się zająć wykończeniem wnętrz, ponieważ bardzo długo jeździł do Niemiec, do Berlina. Mój sąsiad pracował za granicą, na zachodzie, w firmie, która się takimi rzeczami zajmuje. No i pykło. Bliżej roku 2008 stwierdziłem, że jednak będę tę działalność chciał już kontynuować sam. I tam się pojawiła po prostu pasja do tego. Czy to była pasja z satysfakcji do pracy, czy bardziej z pieniędzy, które się na zachodzie kiedyś zarabiało? No i myślę, że już zjadłem na tym zęby, przynajmniej na tym, co robię. Dlatego spełniam moje marzenia w tej chwili. Świat pełen jest filologów pracujących w marketingu i farmaceutów w Sejmie. Zobaczmy, jak to wygląda u naszych wykonawców. Oczywiście budowlanka kręciła mnie już od młodzieńczych lat, stąd i szkoła. Od szkoły już wybrałem technikum budowlane. Ja ogólnie po szkole elektrycznej, budowlanej, ale elektrycznej jestem. Chodziłem do technikum budowlanego i powiem krótko, nie nauczyłem się tam nic. Z tym, jak jeżdżę z nimi po budowach, jak widzę, jak tato rozmawia z inwestorami, z ludźmi, tak jakby z tego można się najwięcej nauczyć. Cały czas obserwuję, uczę się od taty, bo mam od kogo. Oczywiście szkoły zawodowe 25-30 lat temu były bardzo przydatne, więc nawet praktyki, które kończyły się o 15 godzinie, jeszcze ze własnym instruktorem chodziłem na tak zwane fuchy i szlifowałem swoje umiejętności.